Nazywam się Zosia Nierodzińska. Do Poznania trafiłam kilkanaście lat temu, zaczynając studia na Uniwersytecie Artystycznym, Krajowej wtedy była Akademia Sztuk Pięknych. I studiowałam malarstwo, mieszkałam tutaj przez 6 lat, nawet się utrzymywałam za jakiś czas ze sztuki. Ale później coraz bardziej zaczęło mi uwierać z jednej strony taki merkantylny charakter funkcjonowania w obiegu sztuki, a dwa, chyba szukałam też jakichś nowych doświadczeń, jakiegoś innego spojrzenia i na siebie, i na to, co robię. I wyjechałam do Berlina i tam najpierw studiowałam na Uniwersytecie Humboldtów, a później na Universidad de Kunst, czyli Uniwersytecie Sztuki. Taki postdyplomowy kierunek Kunst in Kontext, czyli sztuka w kontekście. No i tam coraz bardziej zaczęłam widzieć jakby uwarunkowania tego, jak się funkcjonuje w polu sztuki. Coraz bardziej zaczęły mnie interesować projekty społeczne, a mniej jakby produkowanie obiektów, które gdzieś tam kursują w takim kapitalistycznym obiegu. No i w Berlinie mieszkałam przez 6 lat i później i równolegle jeszcze tutaj robiłam doktorat na Uniwersytecie Artystycznym i po napisaniu pracy doktorskiej dostałam propozycję pracy w Galerii Miejskiej Arsenał. Czy złożyłam moje dokumenty na konkurs, na zastępczynię dyrektora, który to konkurs wygrałam i w 2017 bodajże, około 4 lat jestem znowu w Poznaniu, po prostu po tych studiach tutaj wróciłam. Tak, tutaj zależy, jak od razu jakoś ciśnie mi się tutaj na usta, co definiujemy jako polityczne, bo pewnie życie każdego z nas w jakimś sensie jest polityczne, bo odmowa też wzięcia udziału w sytuacjach społecznych też jest polityczna. Także wydaje mi się, że wszystko po prostu, co robimy, jest polityczne. Raczej mówiłabym o zaangażowaniu, o takim świadomym zaangażowaniu i dawaniu takiego swojego poparcia pewnym tematom. I to zaczęło się u mnie w Berlinie, kiedy zaczęłam angażować się już tak świadomie w ruch pro-choice i zaczęłam działać w takiej organizacji Ciocia Basia. Jest to grupa aktywistek z Polski i z Niemiec, które organizują czy pomagają osobom, które potrzebują aborcji w krajach, które ona jest nielegalna, takie jak na przykład w Polsce, do właśnie przeprowadzania jej w bezpieczny sposób w Berlinie. I tam pomagałam w tłumaczeniach tym osobom, które przyjeżdżały do Berlina, asystowałam im w pobycie w klinice, robiliśmy benefity na te osoby, żeby one nie musiały z własnej kieszeni za to płacić, dlatego że najczęściej zakaz aborcji dotyka osoby nieuprzywilejowane ekonomicznie, dlatego że osoby, które na to stać, no mogą sobie ten zabieg wykupić czy wyjechać za własne pieniądze za granicę, a te osoby, których nie stać, no to właśnie szukają często kontaktów do grup aktywistycznych. W czarnych protestach oczywiście też brałam udział. Wtedy jeszcze mieszkałam w Berlinie, ale przyjeżdżałam tutaj i też pamiętam, że napisałam taki tekst po niemiecku do Missy Magazine o czarnych protestach. I też zrobiłam do niego rysunki i wtedy to była taka moja po prostu, powiedzmy, taka praca bardziej dziennikarska, jeżeli chodzi o protesty, ale też angażowałam się aktywistycznie. I też pamiętam, że przemawiałam ze sceny z koleżanką właśnie z Cioci Basi. I to było w Berlinie, czy w Poznaniu? Myślę, że od dłuższego czasu interesowałam się polityką tożsamości, czytałam feministyczne autorki. W Akademii Sztuk Pięknych, gdzie profesorami są prawie sami mężczyźni, zauważałam już, że coś to jest pewnie tak, skoro studiuje większość kobiet. Także już wcześniej zauważałam pewne problemy, które w społeczeństwie polskim istnieją, czyli tutaj głównie związane z patriarchatem. Nie łączyłam ich z problemami ekonomicznymi, że to dopiero przyszło faktycznie w Berlinie, kiedy na własnej skórze po prostu poczułam, jak to jest być imigrantką w jakimś kraju, jak to jest być właśnie z tej grupy nieuprzywilejowanej, nie jako kobieta, ale jako osoba spoza tego kontekstu narodowego, nie posługująca się językiem jako niemieckim, jako jej pierwszym, nie mająca tej sieci kontaktów. I myślę, że
przez to, że właśnie nałożyło się to doświadczenie migranckie, mogłam też z większą empatią podejść do tych ruchów mniejszościowych. I też jako, że charakter moich studiów właśnie był taki kontekstualny, związany z projektami społecznymi, to to wszystko jakoś się złożyło, moja biografia, to doświadczenie, studia. I to, co zauważyłam w Niemczech, to to, że te grupy aktywistyczne działają tam od bardzo długiego czasu, także one tam narastają i ta samoorganizacja jest czymś naturalnym. Protesty, myśl krytyczna, to, że krytykuje się władzę, to, że dyskutuje się z profesorami, to, że się z czymś nie zgadzasz, nie oznacza, że to odrzucasz, wręcz przeciwnie, że tym się zajmujesz i to tak na poważnie. I myślę, że to było takie doświadczenie, które na pewno dużo mi dało i jak już wróciłam do Polski, to wydaje mi się, że bardzo dużo z tego doświadczenia właśnie berlińskiego czerpię. No na pewno moje osobiste doświadczenie jako kobiety, jako osoby z doświadczeniem aborcji, która widzi tę całą hipokryzję, jaka jest w społeczeństwie. Przecież doskonale wiemy, że co czwarta kobieta co najmniej miała doświadczenie aborcji. I to nie tylko kobieta, bo teraz mówi się o osobach trans, nie tylko kobiety zachodzą w ciąży. Wydaje mi się, że to, czyli na pewno ta osobista przesłanka, ale też to, że byłam po prostu aktywna w tych środowiskach. Także po prostu jak zaczyna się już coś robić, zaczyna się być aktywnym, to działa się na wielu polach. I w takiej pracy codziennej, jak właśnie w cioci Basi, i tej takiej pracy aktywizmie, jak to czasem się nazywa, odświętnym wśród aktywizmu, czyli tych protestów, wychodzenia na ulicę, czyli w takiej sferze symbolicznej. I myślę, że to jest ze sobą połączone. Także już nie pamiętam aż takiego konkretnego momentu, że to jest właśnie to, że myślę, że to była kontynuacja już jakiegoś zaangażowania, które odbywało się dużo wcześniej. No teraz jest prościej, prawda? No bo teraz to była ta data 22, kiedy zostało opublikowane pseudo-orzeczenie Trybunału pani Julii Przyłębskiej. No i to był taki punkt zapalny. Także teraz łatwiej jest wyznaczyć ten początek, kiedy osoby mogły się organizować. Co poczułaś, jak dowiedziałaś się o tym wyroku? Wściekłość. Po prostu poczułam absolutną złość na to, co się wydarzyło, że jak można potraktować nas jako obywatelki. Jaki był mój krok? No od razu wyszłam na ulicę. Najpierw, jeszcze przed opublikowaniem tego, we wtorek bodajże, była taka mała demonstracja. Pamiętam, że wtedy też byłam w pracy do jakichś późnych godzin wieczornych, dlatego że nagrywaliśmy taką rozmowę, kto się boi gender. Że wtedy jeszcze jakby dużo świeższe w pamięci były była ta sytuacja z mniejszościami seksualnymi. I wtedy właśnie ta dyskusja szła w tym kierunku właśnie osób o mniejszościowej seksualności, ale później właśnie wieczorem pamiętam, że moja koleżanka Ola Polerowicz zrobiła taką demonstrację, jeszcze wtedy nie było wiadomo, o co chodzi. Ona już gdzieś wyczuwała, że to może być taki trudny moment znowu, jeżeli chodzi o prawa kobiet. No i wtedy przyszło może z 50 osób, wszystkie osoby, które gdzieś tam kojarzyłam, znałam. I to było bodajże we wtorek. No a później czwartek przyniósł tą decyzję właśnie Trybunału. Zobaczyłam na Facebooku relacje z Warszawy, z protestów. No i od razu w piątek tutaj były telefony, pisanie na grupach i organizowanie się. I w piątek była demonstracja w Poznaniu. Tak, jeżeli chodzi o katerię, to powody są podobne co do tutaj do rzutu jajkiem. Uważam, że po prostu kościół nie powinien mieszać się w sprawy społeczne, skoro do tego społeczeństwa de facto nie należy, nie płacąc podatku i nie tak naprawdę nie mając nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o taką codzienność opieki nad osobami, rodziną, bo myślę, że tego doświadczenia w większości nie posiadają. Albo jeżeli posiadają, no to gdzieś trzymają to w tajemnicy. No i po prostu nie zgadzam się z tym, żeby taka instytucja, w której szeregach nie ma kobiet, mówiła kobietom, co mają robić.
Więc powody były takie, aby takie bardziej powiedzmy ogólne, a bezpośrednie takie, że już to powiedziałam, że tam arcybiskup Gądecki bardzo się cieszył z odbierania nam praw człowieka. No i poszliśmy, wtedy grupa aktywistów się zebrała, która nie jest bojówką lewacką, jak tutaj często próbują osoby po drugiej stronie nam wmówić, tylko to są zwykłe osoby oburzone po prostu sposobem, w jaki obchodzi się z nimi władza, które im odbierają ich podstawowe wolności do decydowania o życiu i zdrowiu. W tej takiej grupie osób, około 30-33 osoby dokładnie to były, poszliśmy do katedry. Nie wszyscy nawet się znaliśmy. Każdy gdzieś miał jakąś tam swoją plakietkę albo z napisem Aborcja bez granic, numerem telefonu, albo z takim wezwaniem, czy z taką informacją dla też wierzących, dla katoliczek, że nie jesteś katoliczki, katoliczko, siostro katoliczko, nie jesteś sama. Czy módlmy się za dostęp do bezpiecznej aborcji. Także to nie było jakieś hasło obraźliwe. Raczej kierowała nami empatia i zrozumienie dla osób, które podejmują decyzje autonomiczne w życiu. I po czytaniu księdza, który prowadził tą mszę, weszliśmy po prostu w ciszy pod ołtarz. Nic nie mówiąc, tylko po prostu te osoby wstały i tam wszystkie podeszliśmy, pokazaliśmy te swoje plakietki. I msza właściwie dalej mogła być kontynuowana, bo my nic nie mówiliśmy, także nie przeszkadzaliśmy złośliwie na pewno w odprawianiu obrządku, no ale ksiądz przerwał tą mszę i wezwał policję. I policja się tam zjawiła bardzo szybko, także myślę, że oni już byli przygotowani na to, że coś takiego może się wydarzyć. I najpierw powiedzieli nam, otoczyli nas, powiedzieli, że mamy się wylegitymować. Najpierw nie chcieliśmy tego zrobić, bo nie widzieliśmy powodu. Później podali nam tam podstawę prawną, ale nie podali faktycznej. Ale jakoś tam osoby zaczęły się legitymować i mimo tego, że się wylegitymowały, to nie chciały ich wypuścić z tej katedry. Także to wszystko trwało dość długo, z 1,5-2 godziny, zanim nas wszystkich wypuścili. I tam była też osoba na wózku, tej osoby też nie chcieli wypuścić po wylegitymowaniu. Także tak, taka była trochę przepychanka. No później wyszliśmy z tej katedry i właściwie na tym się to skończyło. Oczywiście nikt na tym nie ucierpiał, ani Kościół, ani żadna z osób wierzących, tym bardziej, że część z osób z nas też jest osobami wierzącymi i w początku tej mszy brała aktywny udział. No i po tej sytuacji w katedrze właśnie większość osób dostała wezwanie tego samego dnia. Co też jest dość niestandardowe, dlatego że najczęściej rozkładane jest to na kilka dni. A tutaj wszystkie osoby miały, prawie tych 30 osób, wezwanie na różne komisariaty o tej samej godzinie. I tutaj adwokaci nam sugerowali, że pewnie jest to dlatego, żeby uniemożliwić akcje solidarnościowe. Że to jest część też represji, że właśnie wszyscy mamy w tym samym czasie. No ja swoje zawiadomienie, awizę odebrałam ostatniego dnia, więc musiałam mieć przełożoną swoje przesłuchanie i całe szczęście mogłam wziąć udział w akcji solidarnościowej dla koleżanki aktywistki i swoje przesłuchanie miałam dzisiaj, także dosłownie kilka godzin temu. Patrząc po reakcji policjanta dzisiaj, który w ogóle nie chciał uczestniczyć w tej farsie, bo wydaje mi się, że to jest jednak farsa, że cały mechanizm, cała machina instytucjonalna jest skierowana na kilkanaście aktywistek, wydaje mi się absolutnie niewspółmierny i nie powinno czegoś takiego dochodzić w państwie demokratycznym, gdzie jednak jest wciąż prawo każdego z nas i każdej z nas do demonstrowania swoich poglądów, tym bardziej w sytuacji, kiedy nasze prawa są nam odbierane w taki sposób, jak to robi władza podczas pandemii bez zapowiedzi. Więc uważam, że to jest farsa, że nie boję się konsekwencji. Myślę, że wygramy, że tak jak zawsze w historii wygrywają jednak ludzie i ruchy emancypacyjne, a nie despoci. Tylko to trochę może potrwać. Tak, ja myślę, że już fundamenty demokracji zostały dawno naruszone. Na pewno, jeżeli chodzi o deformę sądownictwa, że to coś takiego w demokratycznym kraju, no jak wszyscy wiemy, nie powinno, nie może się zdarzać. Znaczy nie powinno, no zdarza się, ale nie jest to wtedy demokracja, dlatego że demokracja ma oddzieloną władzę ustawodawczą od wykonawczej i od sądowniczej. U nas tego nie ma tego trójpodziału władzy, więc ciężko jest mówić o demokracji.
A jeszcze nawet nie wspominam o Kościele, bo Kościół też cieszy się przywilejami, które w demokratycznym kraju no, nie są do zaakceptowania. Powinna być taką instytucją jak każda inna. Myślę, że jestem ateistką, nie wierzę w monoteistycznego Boga, dlatego że jest to struktura oparta na hierarchii, gdzie na szczycie hierarchii stoi jednak wyobrażony mężczyzna. I no nie wydaje mi się, że to jest do pogodzenia z demokratycznymi poglądami, jakie wyznaję. Także Kościół katolicki, ta wiara, jaką tutaj ten obraz wiary imaginarium, którym się posługuje, no mi osobiście absolutnie nie odpowiada, że to jest raczej taka struktura wojskowa, jakaś militarna, właśnie mafijna, a nie demokratyczna. Ale to jeżeli chodzi o to imaginarium, ale też nie zgadzam się po prostu z bardzo materialnym, takim pragmatycznym funkcjonowaniem Kościoła w państwie, że nie zgadzam się z przywilejami, jakimi się cieszy w stosunku do innych religii. Uważam, że jest to właśnie niedemokratyczne. I to, że otrzymał podczas transformacji tyle też ziemi, które tak naprawdę należą do obywateli, że komisja majątkowa, już wiemy to, bardzo wiele miała niespójności w tych przyznawaniu ziem, w tej rehabilitacji, która miała być dla Kościoła i no wydaje mi się, że to jest no nieuczciwe. Dlatego, że to jest miejsce, Kościół jest też, powinien należeć do obywateli. Te ziemie, które posiada, tak naprawdę są też, to są ziemie, które należą do wszystkich. Tak? A teraz wygląda to tak, że księża mogą, czy proboszcze sobie nimi dysponować jak chcą i często też to robią, że po prostu je sprzedają, później odkupują, później dostają znowu od państwa, żeby tam wyrównać te straty. Także po prostu traktują to jako swoją własność, jako prywatną, taki swój prywatny zasób. Moja rodzina nigdy nie była specjalnie wierząca. Mój dziadek raczej był takim ideologicznym komunistą, nie był nigdy w partii, ale raczej bliska mi była taka idea równości wszystkich ludzi i jednak pracy takiej u podstaw, był nauczycielem WF-u i ogrodnikiem. Także on na pewno nie był osobą wierzącą. Babcia troszkę inaczej. Moja mama jest lekarką i ona, mimo tego, że nie określa siebie jako feministkę, to myślę, że ma raczej takie poglądy. Jest też raczej blisko człowieka, ale w taki humanistyczny sposób, aniżeli ideologiczny, czy właśnie taki nie traktuje osób jakoś z góry i chyba ta religia nigdy nie grała dla niej jakiejś, nie stanowiła dla niej jakiejś wielkiej wartości w życiu, więc raczej byłam ochrzczona dlatego, że tak się robiło i wszyscy tak robili, raczej jako taki rytuał, ale nie byłam wychowana w jakimś bardzo wierzącym domu, raczej wręcz przeciwnie. Czy wydaje mi się, że tak, że te hierarchie i ta instytucjonalność denerwowały mnie w szkole podstawowej, także zawsze miałam trudny kontakt z nauczycielami, mimo tego, że nie miałam żadnych tam problemów, jeżeli chodzi o naukę, to zawsze na przykład z wychowania miałam obniżone oceny. Nie wiem, no może to już od początku było jakoś tak, że gdzieś tam nie kwestionowałam taką hierarchię, jaka jest obecna w szkołach czy w instytucjach, ale jeżeli chodzi o taką świadomość feministyczną, to ona naprawdę obudziła się no później, dużo później. I to nie jest tak, że ona była we mnie od zawsze, jak odkąd tam miałam 13 lat, tylko to jest raz, że to doświadczenie życiowe, o którym tutaj częściowo już wspominałam, dyskryminacja też, z jaką kobiety się jednak spotykają, infantylizacja, która jest po prostu na poziomie dziennym i spotykam się z nią, mimo tego, że mam prawie 36 lat, to ciągle jestem traktowana jak nastolatkę, albo że moje gesty, czy tam wrzucenie jajki, to był gest emocjonalny. Nie był gestem emocjonalnym, gdzieś opierał się na złości, ale mam do tego argumenty i wiem, dlaczego robię coś tak, a nie inaczej. Jest raczej gestem takiej bezsilności, że władza nie odpowiada na moje potrzeby, czy mnie nie reprezentuje. Więc z jednej strony ta biografia, a z drugiej strony na pewno lektury feministyczne. Mhm.
Na pewno bardzo ważna uwa Judith Butler, jeżeli chodzi o polski kontekst, Maria Janion, na pewno bardzo. Pamiętam też takie felietony Magdaleny Środy, Kazi Szczuki, to jeszcze pamiętam jakieś z podstawówki. Moniki Graf, Agnieszki Graf. W Wyborczej przecież były, prawda? Środa pisała do Wyborczej. A jeżeli chodzi o inne feministki, to wydaje mi się, że też no był taki czas, że one były gdzieś tam widoczne, czy w telewizji, czy w takich obcasach. No a do innych książek, już tak powiedzmy mniej medialnych feministek, to docierałam przez research, przez to, że przeczytałam raz Marię Janion, no to później gdzieś zajrzałam do Jacqueline Rose, a jak zajrzałam do Jacqueline Rose, no to zaczęłam się interesować psychoanalizą, więc później była Bracha Ettinger, taka izraelska psychoanalityczka i artystka, którą też swego czasu gdzieś odwiedziłam. I to tak się po prostu tak narastało, no jak pewnie każda wiedza, którą gdzieś się czerpie, nie z kanonu lektur, tylko na własną rękę. No myślę, że teraz protesty są dużo bardziej radykalne i jeżeli chodzi o taką moją intuicję, to z protestami kobiet, ze strajkiem kobiet jest mi po prostu najbliżej, że ja się identyfikuję jednak z takim przesłaniem jasnym, konkretnym, to jest wojna. I nie ma tutaj pójścia na kompromisy z władzą, która postępuje z nami w sposób totalitarny, autorytarny. I wydaje mi się, że to jest tutaj powiedziane wprost, dlatego podoba mi się ta odwaga, podoba mi się ta szybkość reakcji. Podoba mi się to, że jest to po prostu prawdziwe, że ma to swoją dynamikę. I jak chodziłam na wcześniejsze protesty, no to one były takie właśnie bardzo zachowawcze. A wydaje mi się, że z władzą, która nam odbiera prawa, nie można postępować zachowawczo, że oni po prostu muszą, jak tutaj wielokrotnie zostało powiedziane, wypierdalać. I to jest jedyne przesłanie, które myślę, że do nich powinno być kierowane. Ja raczej byłam pozytywnie zaskakiwana, na przykład tą solidarnością, o której to już troszkę wspominałam, takim wsparciem, które naprawdę się tutaj przejawiło. Bardzo na przykład podobała mi się też taka akcja aktywistyczna z przeróbkami kolęd na taką feministyczną modłę. Niektórzy odebrali to jak takie obrazoburstwo, a mi się wydaje, że właśnie jest to wrócenie do tego, czym były kolędy, że one jednak odpowiadały na jakieś emocje, że były jakimś głosem społeczeństwa. I podoba mi się takie odbieranie, no tak znowu Kościołowi, który wydaje mi się, że jednak za dużo tutaj nam zabiera z sfery symbolicznej. I właśnie lubię takie gesty, które gdzieś zmieniają znaczenie. W tym wypadku akurat kolęd. A jeżeli chodzi o jakieś takie może negatywne sytuacje, to chyba nie do końca podoba mi się taki podział strajku kobiet tutaj w Poznaniu na taki bardziej nurt, bardziej neoliberalny, który domaga się udziału, szerszego udziału kobiet, osób nienormatywnych w powiedzmy mainstreamie. I ten feminizm, którym ja się osobiście identyfikuję, czyli feminizm socjalny, który jednak mówi, że to nie tylko o udział chodzi, o tą tak zwaną równość, oczywiście też, ale nie tylko, że chodzi po prostu też o zmianę systemu, o tym, żeby kierować się po prostu innymi priorytetami. Czyli nie nakierowanymi na takie wartości może kapitalistyczne, gdzie jednak osoby budują swoją pozycję na barkach innych, tylko że ten feminizm socjalny doceniałby na przykład pracę opiekuńczą, na poważnie brałby sprawy klimatyczne czy postulaty klimatyczne. I myślę, że taka troska i opieka to jest coś, czym się identyfikuje też w ruchach feministycznych. No ja bym chciała, żeby rząd już w końcu zrozumiał nasze przesłanie i żeby zacząć się samoorganizować, żeby nie czekać na to, że ktoś nam przyjdzie. Znaczy mam nadzieję, że będzie po prostu troszkę lepszy, znośniejszy rząd, ale też nie o to chodzi, żeby czekać na kogoś, kto nas uratuje. Że to, co teraz się bardzo ważnego dzieje, o czym już tutaj też wspomniałaś, to jest właśnie ta oddolna organizacja. I mam nadzieję, że to zostanie, że nie będziemy oddawać sprawstwa komuś innemu, że weźmiemy sprawy we własne ręce. I jestem przekonana, że to zostanie, dlatego że już jak raz poczuło się, że ma się na coś wpływ, to już się nie odpuści.